serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu. Odporność, coś co przewija się w wielu nagraniach, niektóre social media, szczególnie kiedy traktuje przy odporności o CBD, o powiedzmy sobie CBG, generalnie o konopiach, jakimś dziwnym trafem grożą i paluszkiem i usuwają filmy. No, mają określoną wartość, a wiemy, że cenzura, która dba o to, aby broń Boże ludzie za bardzo zdrowi nie byli, dosyć skutecznie działa, szczególnie w tym ostatnim kuriozalnym okresie tym bardziej. Zatem, co jest takim kluczem, co jest takim najbardziej istotnym elementem, na który warto zwrócić, a wręcz trzeba zwrócić uwagę, kiedy mówimy o odporności? Nad czym głównie trzeba pracować? Jakie symptomy mówią o tym, że hej, jest dzwonek alarmowy, pogroź sobie samemu, stań do lustra, ej, musisz nad tym popracować, znaczy musisz. W zasadzie chcąc być zdrowym, musisz oczywiście wykonać pewne jakieś odczyty siebie samego. Bardzo ważnym czynnikiem, który decyduje o naszej odporności, jest stan naszego umysłu, jest stan naszej psychiki, bo to nie jest tak do końca to samo. Zatem musimy poobserwować siebie, poobserwujmy siebie, na jakim etapie jesteśmy, czy potrafimy już iść wolno, czy potrafimy iść w sensie życiowo. To nie znaczy, że nie mamy pewnych rzeczy załatwiać, jeśli trzeba to szybko, ale chodzi o to, że generalnie biegamy, tak jak często wspominam, za kostuchą. Kostucha się broni przed nami, jak nie wiem co, no ale w którymś momencie mówi, no jesteś tak upierdliwy czy upierdliwa, więc przygarnę cię do mojego tańca i wtedy ty tańczysz na warunkach kostuchy, prawda? No i tutaj dorzucę, że jeśli już mamy odchodzić z tego świata, to jest cytat ze mnie oczywiście i my taką jakby zasadę wyznajemy, tu jest ona bardzo adekwatna do tego, aby normalnie funkcjonować na tym świecie, czyli jeśli już mamy odchodzić z tego świata, czy będziemy mieli 100, 150, niezależnie ile, to mamy odchodzić dlatego, że myśmy zdecydowali, a nie, że zdecydował dla nas jakiś tam organizm, który nie do końca fajnie funkcjonuje w stanach chorobowych, bólach i tak dalej. Zatem poobserwować siebie, czy jesteśmy w ciągłej gonitwie, czy umiemy obserwować na przykład piękną architekturę, mimo że są mrozy, prawda, czy umiemy zaobserwować, u kogoś ma piękny płaszczyk, prawda, czy ktoś ma piękną fryzurę. No, nie mówię o maseczkach, bo te akurat tutaj, że tak się wyrazi, są podstawą tego kuriozum, aby żyć w lęku i strachu. Idąc dalej, czy potrafisz pójść do lasu i poobserwować drzewo, poobserwować jakieś ptaszki, które tam są. Czy jesteś w stanie pójść nad rzekę, zobaczyć, czy już są kre, czy nie, powiedzmy sobie. Czy w domu potrafisz zauważyć piękno tego domu, mimo że czasami może nieodświeżony i tak dalej, ale zauważyć, przypomnieć sobie dobre chwile, kiedy meble były wprowadzane i te meble już może mają 10, 20, może 40 nawet lat, a może i 50, bo i to są takie najbardziej solidne, bo one ciągle się trzymają. Tam nawet kornik tego nie chce, bo to ze zdrowego drewna zrobione, ale czy umiesz coś takiego? Czy umiesz znaleźć piękno w swoim organizmie? Czy potrafisz przypomnieć sobie twoje zainteresowania? Czy przypomnieć, że kojarzysz, jakie masz talenty? Bo masz je na pewno, każdy ma talenty. Ktoś potrafi świetną pomidorową gotować i to już jest talent. Ktoś świetnie gra na gitarze. Ktoś umie odpoczywać. To jest też olbrzymi talent, szczególnie w dzisiejszych czasach. Zatem obserwuj to, czy to potrafisz, czy już masz, czy potrafisz jakby skomunikować umysł z sercem i serce z umysłem. Ta dwukierunkowość powinna być. Czy potrafisz, jeśli oglądasz jakąś dobrą komedię, czy potrafiłbyś w czasie tej komedii się śmiać? Czy w którymś momencie skwaszona mina i nie wiesz kompletnie, o co chodzi? Czy potrafisz wziąć książkę do ręki i przeczytać chociażby kilka stron ze zrozumieniem? Chociaż jedną stronę. Czy potrafisz na przykład wziąć artykuł z gazet, do których dwóch pisze i przeczytać i powiedzieć, hej, coś ten Spolankiewicz fajnie pisze, albo może ci się nie podoba, wiedzieć, co on tutaj pierdzieli, w związku z tym może pójdę i porozmawiam z nim, że to akurat jestem innego zdania. To taki był wtrącony, że tak się wyrażę, wtrącona informacja o tym, że Spolankiewicz pisze artykuły, nie tylko nagrywa, ale również pisze artykuły, które uważam, wielu przychodzi często do najzdrowszych sklepów, między innymi po to lub czasami tylko po to, aby zadać pytanie, czy już są gazety, bo chciałabym przeczytać kolejny pana artykuł,
które pozwalają mi wiele rzeczy w swoim życiu przemyśleć i jakby zacząć iść w kierunku zdrowia tej psychiki, umysłu, organizmu, a nie tylko zamartwiać się tym, że za chwileczkę nas zaszczepią, nie zaszczepią, prawda? Zabiją, nie zabiją. Czy sąsiad jest dobry, czy niedobry i tak dalej, i tak dalej. Zatem czy właśnie u tego przysłowiowego sąsiada potrafisz zauważyć, że mimo, że może od 10 lat nie mówicie sobie dzień dobry, ale przecież on ma kilka dobrych cech. Fajnie wyremontował dom, może fajnie drzewa sadzi na podwórku gdzieś tam. To różne tego typu historie. Czy potrafisz coś takiego zauważyć? Czy w tej gonitwie skupiasz się tylko i wyłącznie na chorobie, a to już jest w ogóle karygodne w stosunku do jakby stwórcy, że tak się wyrażę. Jeśli można w ogóle takiego pojęcia użyć, karygodne, prawda? Mam nadzieję, że daje dobry sygnał, bo odporność ma to do siebie, że ona bierze się właśnie z tej komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem, od tego, czy potrafimy żyć w spokoju, w radości, w uśmiechu, mimo czasami tego, że wstajesz, o Boże, jak mnie plecy bolą. To zrozum, że wielu ludzi nawet się nie obudziło tego poranka, w którym ty mówisz, że coś cię zabolało. Wielu ludzi nie obudziło się, wielu ludzi nie obudziło się, ale nie może wstać z łóżka, mimo że chciałoby. Wielu ludzi chciałoby zdążyć do toalety, ale nie zdążyli i zrobili to w łóżku, co powinni zrobić w toalecie. Stękasz, wiesz, ktoś mówi, no ale muszę gonić do tej pracy. Wielu ludzi chciałoby mieć pracę. Wielu ludzi chciałoby prowadzić przedsiębiorstwa normalne i tak dalej, i tak dalej. Doceń, czy potrafisz docenić te krótkie chwile? Czy potrafisz docenić to, że w twoim domu leci woda z kranu? Może nie jest zawsze smaczna, może jest przefluorowana, przechlorowana, prawda? No bo włodarze tego świata wiedzą, jak skrócić nam życie i wprowadzić mechanizm męki jakiejś, prawda, bólu i choroby. I zdawają różne dziwne rzeczy. Czy potrafisz, myjąc naczynia, zobaczyć, że te naczynie, ten talerz ktoś wykonał, ktoś miał pomysł na ten talerz. Może to potem maszynowo szło, ale ktoś jednak wykonał jakieś tam kółeczko, narysował parę kwiatków i z tego powstał talerz, w przyszłości materiał i tak dalej. Czy jak przechodzisz przez most, możesz podziwiać architektów i wykonawców, którzy stworzyli wspaniały most, prawda? Czy spoglądasz na dom i mówisz, nawet jakąś deskę potężną, takie właściwie małą wioskę w dużym mieście, czyli powiedzmy 1000 ludzi mieszkających w jednym bloku, taka deska gdzieś tam, prawda? Mimo wszystko to stoi ileś tam lat i ktoś miał jednak pomysł i to jednak stoi, prawda? Jest tak, gdzieś tam jest. Na konstrukcję samochodu, ktoś to wymyślił, jest. Już pomijam to, że te samochody, powiedzmy sobie, które nam są do dyspozycji i tam różne te manewry, diesle, gaz, nie gaz, prawda, elektryczne itd. itp. A włodarze doskonale wiedzą, że są pojazdy antygrawitacyjne, spokojnie, no funkcjonują. Nawet jak się skupisz wieczorem na jasnym niebie, to odkryjesz, że dziwne są zachowania, tak gwiazdy i samoloty się nie zachowują. Czy potrafisz spokojnie podejść do życia? Czy potrafisz komuś powiedzieć kocham cię? Czy potrafisz sobie powiedzieć kocham cię? I to jest budowanie odporności. A potem przyjdą kolejne podpowiedzi, czy ziołami, czy yerba mate, czy konopiami, czy miodami, prawda? Czy ekoibiodomem, czy tą ziemią okrzymkową, czyli tym życiodajnym krzewem, czy siarką organiczną, prawda? Czy DMSO może trzeba będzie użyć? Nie wiem. Mamy kolosalne ilości, setki tych wspaniałych rzeczy, które służą do tego, aby wesprzeć. Oczywiście wspieramy również w sposób znakomity. Mamy znakomite zestawy również, aby wesprzeć. Jeśli zauważysz, że w tej gonitwie jednak biegniesz, nie możesz sypiać, prawda? To jest kolejne pytanie. Czy potrafisz spać? Czy potrafisz zasypiać? Czy zasypiasz i budzisz się? Czy nie możesz zasnąć, bo kłębią się te myśli i tak dalej? Podejdź, porozmawiamy, podpowiemy parę rzeczy, ale te pytania sobie zadaj i to jest pierwszy, kluczowy krok, który trzeba zrobić do tego, aby zbudować sobie odporność. Pamiętając o tym, a wczoraj w nocy oglądałem znakomity materiał bardzo mądrego człowieka i czasami jeszcze takie się przebijają, nie wszystkie są ocenzurowane i usuwane, gdzie pięknie ktoś wytłumaczył w sposób ewidentnie naukowy, oparty na faktach, w nagraniu, które trwało tam, nie wiem, z 10 minut, bo można w tak krótkim czasie wyjaśnić masę rzeczy. Skąd się bierze to kuriozum, z którym mamy do czynienia w tej chwili? Ale to możesz znaleźć na takiej grupie Akademia Szczęścia, Żyj Zdrowo i Żyj z Pasją. Ona ma służyć do czegoś innego. Dzisiaj tam między innymi umieszczam informacje. Co prawda, no, cenzorzy czepiają się niektórych materiałów tam, że tak się wyrażę, no ale póki co grupka, no nie jest duża, bo chyba 1700 osób, ale jest tam dużo dobrych, bardzo wartościowych materiałów, które warto przejrzeć i wyciągnąć z tego wnioski. I wracając do tego, że jak się buduje odporność, zaczynamy oczywiście od tych prostych pytań, które pozadawałem i wtedy, kiedy uzyskujesz odpowiedź, tak, potrafię zasypiać,
fajnie śpię, mam świetne sny, wstaję rano, wysypiam się, mam pełen power i tak dalej. I to jest też odpowiedź dobra, albo wstajesz rano, już jesteś zmęczony czy zmęczona, prawda? I to jest ten kierunek, aby budować swoją odporność. Kiedy będziesz znał te odpowiedzi, kiedy już trafisz tutaj do nas, gwarantuję Ci, że absolutnie znajdziemy podpowiedź, znajdziemy pomysł na to, jak skonstruować, podpowiedzieć może kilka prostych rzeczy czasami, które spowodują, że zupełnie inaczej zaczniesz funkcjonować i zobaczysz, że odbudujesz swoją odporność, tą psychoenergetyczną, tą psychiczną, umysłową, ale również oczywiście organizm zacznie normalnie funkcjonować. Baw się dobrze. Szymon z Polankiewicz z tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep taoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my dr.zdrowie.pl, mistrzowie bioenergoterapii Elżbieta i Szymon z Polankiewicz. Baw się dobrze. Do miłego.